Siema ludzie, z tej strony Rivo, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam was tu z moim przekozackim wiatrakiem, niestety musiałem go wyłączyć, żeby nie generował szumów na filmie. Ale tak, mamy niedzielę i to jest ta upalna niedziela, mamy teraz około 34 stopni chyba na dworze. Powiem wam szczerze, że jest masakra i jest ciężko. I ogólnie dlaczego robię tego vloga? No nie będzie to taki typowy vlog, nie wiem. Zapewne obejrzycie go z opóźnieniem, bo znowu się trochę powaliłem w montażu, bo mam jeszcze parę odcinków rowerowych do zrobienia i ten real life content szedł trochę na bok, ale wszystko nadrobimy. Robimy wyjazd nad jeziorko, tak, cieszę się, że tak powiem, ekipa nam się trochę zestrała. W sumie mało ludzi jedzie. Jadę z dwoma ziomkami. To są właśnie nie youtuberzy i to wypad będzie taki trochę bardziej prywatny, bo oni się tam za bardzo w sieci nie pokazują. Więc nie chcę też nic nagrywać na siłę. No jedziemy sobie na parę godzinek nad jeziorko pochillować bombę. Tak jak mówiłem, myślałem na początku, że ekipa będzie trochę większa. W każdym razie cieszę się, bo wyjazd jednak się uda. Więc lecę trochę się spakować. Ogólnie widzowie, patrzcie, muszę się aż pochwalić. Praktycznie odkąd nagrywam vlogi, zawsze miałem zepsuty plecak i mówiłem, że muszę sobie plecak kupić. Tak, wreszcie kupiłem plecak, a w zasadzie to mama mi kupiła. Dostałem prezent od mamy, taki porządny plecak wyprawowy na rower widzowie, będzie git, umocnieniamy na jakieś urbexy, wyprawy, coś. Kilka kieszeni ma, oczywiście nikogo nie reklamuje, jeśli jakaś firma chce z nami współpracę, to na dole jest management mail. Tutaj ma takie spięcie, o, taką spinkę na klatce piersiową, żeby te ramionczka nie odchodziły. To jest bardzo przydatne na rowerze i się cieszę po prostu. Zmieści się kask, ochraniacze, wszystkie narzędzia rowerowe, jakieś graty do nagrywania, baterie, jakieś kamery, wszystko. Ten czarny, co miałem, się rozwalił, ten niebieski też się już zaczyna pruć, no a ten po prostu jest za mały. Więc mam nowy plecaczek i się widzowie bardzo z tego cieszę. Patrzcie, to w ogóle odblaskowe jest. To też jest odblaskowe, podoba mi się bardzo. Dobra widzowie, wyruszyłem, czekam aktualnie na autobus, znowu nam się trochę plany pozmieniały. Jednak jako druga ekipa jadę samemu, bo chłopaki już pojechali wcześniej, niestety się trochę te plany pozmieniały. Wyruszam na miasto, zobaczymy. Ogólnie to jadę samym autobusem, pierwszy raz taka sytuacja się w sumie zdarzyła, że wsiada mi pusty autobus, to znaczy jeden chłop wysiadał, no i jadę, śmieszna sprawa. Dotarłem na Górczyn. Ło, tego. W sumie to bekowa sytuacja, bo jechałem autobusem. Pierwszy raz chyba na Górczyn dojechałem samemu. Nikogo nie było w autobusie. Niedziela to jednak piękny dzień, duże ludzie są w tej komunikacji. No cóż, ciśniemy w 8.2, czeka tam sobie na poboczu. Dalej się przesiądziemy, lecimy dalej. Słońce, upał, wielkie miasto. No cóż, czekamy na autobus i ciśniemy dalej. Z ziomkami jestem w kontakcie. Jak na razie jest nawet spoko. Przyjemnie się jedzie. Akurat na klimatyzowane Urbino trafiłem, więc nie ma tragedii. Nie czuć aż tak tej temperatury. Widzowie, udało mi się dotrzeć na plażę. Jesteśmy tutaj właśnie z ziomkami. Dotarłem do nich, oni poszli, ale tak, przyjechałem, jest strasznie dużo ludzi. Dawno w sumie tu nie byłem, byłem tu parę lat temu. Pamiętałem rozkład tych ulic. W ogóle śmiesznie, pozdrawiam ludzi, którzy jechali 9.5, bo była beka. Jechała taka grupa chłopaków i oni cisnęli bekę. W sumie to było śmiesznie, bo ludzie myśleli, że z nimi jadę. Po prostu jakaś ekipa jechała, ja się wtupiłem w tło, no było śmieszne. Był jeszcze jeden gościu, który też tam sobie bekę cisnął, się chwiał, żartował. No więc pozdrawiam ludzi z autobusu, było śmiesznie. Całe miejsca parkingowe zajęte. W sumie to tak jak zwykle, całe pobocza tutaj właśnie na Strzeszynku są pozajmowane. Nic nowego. Trzeba się ogarnąć, no i za chwilę pójdziemy do wody, bo w sumie po to przyjechałem. Ja nie mogę. Takie słońce, że ja kompletnie nie widzę podglądu. Nic nie widzę. Za chwilę wejdziemy do wody, będzie git. Przed chwilą zanurzyłem się w wodzie, było pierwszy raz w tym roku w sumie trochę popływane. Ogólnie spoko jest. No, za chwilę z kamerzystą drugim się dogadam, może uda nam się coś ponagrywać. No ogólnie fajnie. Szybka przerwa na reklamę. Zachęcam wszystkich do wejścia na mój Instagram, podłoga Rivlak Podłoga, ponieważ tam przedpremierowo będą stories z naszych właśnie wypadów. Będą także pojawiały się zdjęcia. Został follow, dzięki. Widzowie, jesteśmy w wozie z gościem specjalnym. Chłop mnie ubrudził błotem. Wow, shit. Dobra, witamy w wodzie. No i ogólnie to jest spoko, pluskamy się, pływamy. No, pozdrawiam serdecznie. Fajnie jest, ciepło. Ja też tak chcę.
na tropę. Nawet sąsiedzi dziś tańczą ze mną, bo wiedzą w ciemno, że rozjemy grę. Smacznej kawusi, na tarasie jacuzzi, w Karloku lucim jest już. Towar się dusi, jak nie palisz, bo walisz się, dogadamy, to nas nie poruszy. Nikt nic nie musi. Bałtyckie morze, dziecki w każdym kolorze. Nad oceanem też były węgorze, nie da się drożej. Zrobię hit jak J Balvin. Gdyby nie złoto, zrobiłbym stage diving. Bruschetta w porcie, ty z żołtem jak świeczka na torcie. Na blokach ja w kurorcie, też mamy jak świeci słońce. Nasze lato, entej, lambo. Co będziesz robił? Będę skakał, k***. Masz mi. Uchwyciłem idealnie. Tak. Grupy, uśmiechnij się. Widzowie, idziemy do sklepu na jedzenie boso. Gruby boso przez świat. Mamy tutaj pana Wojciecha. Oficjalnie zmienił urzędowo nazwisko na Cejrowski. A tutaj mamy nie Cejrowskiego, nie? Pozdrawiamy. Aktualnie piasek mnie pali. Tak bardzo mnie pali, że aż nie mam siły krzyczeć. Ogólnie to poszliśmy sobie na kebsa. Gruby najedzony, gruby zadowolony. Jest fajnie. Bardzo dobre, polecam. Dobra, jesteśmy już w sumie po jedzeniu. Wbijamy do wody po raz drugi. Tym razem sobie tak prywatnie popływamy bez nagrywania. Ale będzie spoko też. Cieszę się. Było popływane trochę, już się ogarnęliśmy, przebraliśmy. No i wracamy. Bardzo fajnie. Super, polecam każdemu. Tego mi brakowało właśnie, takiego wejścia do wody. Niestety były lekkie problemy z organizacją ekipy i trochę mało nas było, ale może następnym razem przyjdziemy więcej ludzi. Mam nadzieję, że pyknie. Dobra, wróciłem, mama Kuby nas podwoziła, więc super tutaj podziękowanie i pozdrowienia dla niej przy okazji. Jest bardzo ciepło, do 35 chyba już dobiło. Idę przez ulicę i się drę, jak zwykle nic nowego. A więc tak, byliśmy właśnie nad jeziorkiem. Tego mi brakowało, takiego trochę popluskania się w wodzie. W sumie na ogrodzie mam basen, ale stwierdziłem, że wolę jechać nad prawdziwe jeziorko. Bardzo nam się podobało, było git. Więc tak w dużym skrócie w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i suba. Obejrzyjcie poprzednie i następne filmy. Do niektórych nie dogrywam zakończenia, bo z reguły zapominam. Ale tym razem zrobię zakończenie. Raz jest, raz nie ma. W każdym razie się trzymajcie. Siema.